Zapraszam na szambiarski odcinek. Cześć moi drodzy, dzisiaj będzie troszeczkę inny, bardziej przegadany odcinek, ale niestety takie muszą być. W przypadku szamba sprawa nie jest taka bardzo łatwa, jakby się wydawało. Jeśli budujecie sobie dom, złapaliście sobie swoją ukochaną działeczkę, taką wymarzoną perełeczkę w oku, to musicie niestety w naturalny sposób, tego nie oszukamy, gdzieś te fekalia się ich pozbywać. Więc przychodzi Wam wybór. Czy kanalizacja, czy oczyszczalnia przydomowa ścieków, czy tradycyjne szambo. W moim przypadku najbardziej opłacało się szambo ze względu na to, że nie będzie bardzo dużo intensywnie użytkowane i koszt jego jest zdecydowanie niższy i powiem Wam szczerze, że w porównaniu z oczyszczalnią, no wszystko fajnie, ale koszt jej nigdy by się nie zwrócił, jeżeli bym dodał koszty opróżniania nawet co miesiąc czy co 3 tygodnie samego szamba, więc sprawa nieopłacalna. Poza tym najchętniej to bym chciał mieć oczywiście kanalizację, ale kanalizacja w moim rejonie jest niestety niemożliwa na tą chwilę. W związku z tym wybór upadł na szambo. Zbiorniki na szambo są różne, kwadratowe i podłużne, jak to mawiał klasyk, a w moim przypadku wybrałem klasyczny betonowy zbiornik, który oczywiście w dalszej części filmu zobaczycie, o pojemności 8 metrów sześciennych. A dlaczego 8 metrów sześciennych? Doradził mi pan, który mi to zakładał, że do powyżej 8 metrów sześciennych już musi przyjeżdżać najczęściej większy wóz asenizacyjny, zwany potocznie szambiarą, a wtedy robi się koszt. Do 8 metrów przyjeżdża mały samochód, przynajmniej taki z mojej okolicy, może u was jest troszkę inaczej. Do 8 metrów przyjeżdża mały samochód, w związku z czym koszt jest mniejszy. W moim przypadku, to też zobaczycie na działce, jest tak zamontowane, żeby ten wóz nie musiał wjeżdżać na działkę, przewlekać rur przez całą teren, więc jest to przemyślane. A teraz moi drodzy, jak zabrać się od strony formalnej za szambo? Sprawa jest prawie prosta. Do pojemności betonowego, szczelnego zbiornika, mogą być inne, do 10 metrów sześciennych macie tylko na zgłoszenie. Na czym polega zgłoszenie? Jeśli chodzi o samo zgłoszenie, zgłaszamy listem poleconym lub bezpośrednio w starostwie lub w gminie, w zależności od tego, co u was, jakie są u was zasady. Nie polecam listem poleconym, lepiej osobiście, zawsze tam pomogą wypełnić. Po złożeniu prawidłowego zgłoszenia liczymy 21 dni, nie 21 dni roboczych. To sprawdziłem w kilku miejscach i okazuje się, że podobno jest to 21 dni ciągiem. Jeśli w ciągu 21 dni nie dostaniemy żadnej odpowiedzi, to znaczy, że jest zgoda i możemy działać. Przechodzimy do formularzy. Żeby zgłosić budowę lub wykonanie innych robót budowlanych, potrzebujecie formularz PB2. Zwracam szczególną uwagę na to, żebyście brali ze starostwa, gdzie zgłasza się takie rzeczy, swojej gminy. Aktualny formularz, dlatego ja się naciąłem na te internetowe i się okazuje, że nie wszystkie są aktualne, mimo dostępności na stronach internetowych gmin i starostw. Są nieaktualne i warto jednak się udać bezpośrednio do starostwa i sobie ten formularz pobrać. Taki formularz ja wypełniałem. Ten formularz nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, tutaj wpisuje się miejsce, gdzie się składa wniosek. W moim przypadku było to starostwo powiatowe, powiatu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zwrócono mi uwagę, że za krótko napisałem, bo napisałem na starostwo powiatowe i tu miejscowość, a to trzeba całym po prostu tym litanią tutaj wypisać wszystko. Dane inwestora, tutaj wpisujecie swoje wszystkie dane, które macie. Tu zwracam uwagę, że telefon i e-mail dobrze jest napisać, dlatego że wtedy urzędnik, jak ma jakąś wątpliwość, to dzwoni do was albo pisze maila i wtedy szybciej możecie zareagować. Dane inwestora do korespondencji, jeżeli macie inny adres niż to, gdzie zgłaszacie wszystko. I tutaj macie bardzo ważną rzecz, adres skrzynki ePUAP.
Tu zwracam uwagę na to, że to jest trochę mina i pułapka, dlatego że w moim przypadku, jeżeli wyraziłem zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji, to tu w tym wypadku trzeba wpisać adres skrzynki ePUAP. I trzeba taką mieć. Przynajmniej tak było w moim starostwie. Tutaj wpisujecie dane pełnomocnika, jeśli ktoś za was to załatwia. I druga strona, tutaj macie informacje o robotach budowlanych. Rodzaj, zakres i sposób wykonania. Tutaj wpisałem po prostu zbiornik na nieczystości stałe w nawiasie szambo o pojemności 8 m3. Zbiornik szczelny. Ja tak pisałem i tak przeszło, więc chyba jest ok. Tu w dalszej części wpisujecie planowany termin rozpoczęcia. Tutaj najlepiej jest wpisać taki termin, żeby nie kolidował z tym okresem 21 dni od zgłoszenia. Ja wpisałem na pewności miesiąc od złożenia. Dane nieruchomości, miejsce wykonywania robót budowlanych. Tu po prostu wpisujecie wszystkie dane swojej działki i miejsca, gdzie będziecie wkopywać. Tutaj oświadczenie w sprawie korespondencji elektronicznej. To jest to, co wam mówiłem o tej skrzynce ePUAP. U mnie zwrócono uwagę, że wyraziłem zgodę, a nie podałem skrzynki ePUAP, tylko e-mail i już tutaj starostwo miało zgrzyt. Wiecie, jak jest z urzędami. Załączniki. Zaraz wrócimy do pierwszego punktu. Pełnomocnictwo, jeżeli ktoś was reprezentuje. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej tutaj nie jest wymagane. Inne, tutaj ja w innych ja wpisałem mapa sytuacyjna, zaraz którą wam pokażę, którą narysowałem. Jak to powinno wyglądać. Tutaj bardzo ważna jest data i podpis. Mi cofnięto ze względu na to, że zapomniałem wpisać daty. Wróćmy do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. To jest taki dokument, który zaraz wam pokażę, w którym oświadczacie, że działka jest wasza, ta nieruchomość jest wasza. O, i tutaj macie oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane PB5. Tutaj też zwracam uwagę na to, żebyście sprawdzili w swoim starostwie lub gminie, jaki jest aktualny formularz. Też można się naciąć. Tutaj nie ma nic bardzo skomplikowanego, dane inwestora, czyli wasze, lub osoby upoważnionej, tu wszystkie dane nieruchomości. I tyle. I podpisy. I zwracam uwagę o podpis z datą. Ja dodatkowo dorzuciłem jeszcze taki rysunek, szkic, na który naniosłem wymiary szamba. Taki, tu po prostu dopisałem wysokość, szerokość i długość. A także będziecie potrzebowali certyfikatu tak zwanej krajowej oceny technicznej. To wygląda, moi drodzy, tak. Krajowa ocena techniczna, to wam wykonawca powinien dać. Zbiorniki żelbetowe typu Z z elementów prefabrykowanych i tu są, oczywiście musi być data ważności odpowiednia i tu są, słuchajcie, wszystkie dane, kto, co, dla kogo, jakie rury, jaka szczelność, jaka wytrzymałość. No dla zwykłego, szarego śmiertelnika to jest bez sensu, ale urząd tego potrzebuje. Tu są wszystkie jakieś pręty, nieprenty, cuda na kiju. No cóż, tak to, moi drodzy, wygląda. To też należy dołączyć. No i majster dołączył jeszcze własnoręcznie wykonany rysunek. Przepraszam za jakość, ale robiłem sobie zdjęcie telefonem tego, co składałem. Nie miałem jak skserować. Tu widzicie, ładnie narysowałem działkę, że tu jest wjazd, że tu będzie ziemianka. To w innym odcinku. A tutaj narysowałem lokalizację szamba. 2 metry od ogrodzenia i 4 metry od granicy działki. W moim przypadku od granicy mojej działki, bo ja mam dwie złączone, ale w przypadku gdybym miał sąsiada, no to by było 4 metry od sąsiada. Jeśli chodzi o odległości, to jest temat rzeka. Szamba do 10 metrów mają inne odległości ustalone, szamba powyżej 10 m3 mają inne odległości ustalone. Ja zapytałem w starostwie i dostałem informację, że musi być 2 metry od granicy z drogą i 3 metry od granicy z sąsiadem. Sąsiadem jestem ja sam sobie, no ale tak musi być. Ja dałem na pewności 4, żeby było troszkę dalej. Jeśli chodzi o wasze odległości, zawsze musicie się dowiedzieć, jak to wygląda u was i to polecam. Niestety to urzędowi nie wystarczyło. Zgłosili się do mnie, że brakuje im oprócz tych drobnych rzeczy, o których mówiłem, tam daty gdzieś wpisanej, źle napisanego rodzaju starostwa. Poproszono mnie o naniesienie szamba na mapę zasadniczą, więc musiałem jeszcze się udać do starostwa po mapę zasadniczą, do Wydziału Architektury chyba.
Zapłaciłem, wydali mi taką mapę zasadniczą, której niestety nie mam, nie zrobiłem zdjęcia, więc nie mam wam jej pokazać, po prostu nazywa się mapa zasadnicza i na tej mapie zasadniczej narysowałem umiejscowienie Szamba, tak samo jak na tym rysunku, który wam przedstawiłem. Pierwsza ziemia, którą widzieliście, to jest ta tak zwana lepsza ziemia. Ta z góry, na której wszystko pięknie rośnie i ją zachowamy, a tą teraz, którą zobaczycie za chwilę, którą pan wykopuje, wywieziemy, bo nie mamy co z nią zrobić. To jest bardziej piach niż ziemia. Kurde, się tu ganiają. Ach, jaki dzielny, ach, jaki dzielny. Człowieku, ile to tego jest? A to jest tylko... Zobaczcie. Tu jest dobra ziemia, a tu jest zła ziemia. Piaszczysko. To się wszystko dzisiaj nie udało wykopać do końca, bo to się obsuwa niestety mocno. Więc jutro przed samym zakopywaniem i wstawianiem, obsadzaniem tutaj będzie to zakopywane. No ja tego nie nagram, bo niestety nie mam jak tego nagrać, ale już na gotowe zobaczymy. I teraz tak, zbiornik Szamba, tak jak mówiłem na początku, 8 metrów sześciennych. Nie robię większego, ze względu na to, że większe podwajają koszty wywozu i nie ma to przy moich potrzebach tutaj większego sensu. Będzie tutaj wypust, żeby można było w ogrodzeniu podłączać się i wypompowywać, żeby nie trzeba było tutaj prowadzić tych wszystkich rur po całym terenie. I dalej w tamtym miejscu będzie wypuszczony odpływ i będzie trójniczek i będzie można sobie tam do tego altanko domku i tutaj do głównego domu, który będzie tutaj gdzieś tu. No to trzeba wywieźć. No to trzeba wywieźć. Byś ty swoją zgrabną nóżką tego nie zawalił. Jura, kreda. No bardzo ładnie jest zakopane. Z szerszej perspektywy zobaczmy. O. Bardzo ładnie. I tutaj jest taki bajer. Pewnie się zastanawiam, co to jest. Tutaj. Teraz zobaczycie zdjęcie, zanim to było zakopane. Tutaj będzie zamontowany zawód, bo żeby jak przyjeżdża wóz asenizacyjny, czyli żambiara, żeby się podpinała tu i wyciągała urobek, zamiast rozkładać wszystkie sprzęty po całej działce, po ogrodzie i niszczyć. A tak to i pobiera sobie elegancko stąd. Pewnie się zastanawiacie, co to są te dwie tuby wystające. Teraz zobaczcie zdjęcie. No więc to jest specjalnie wystawione, żebym wiedział, gdzie kopać. Ta będzie do przyszłego domu, który będzie gdzieś tu, gdzie ta hałda. A ta druga będzie szła po linii prostej do altanki, żeby był kibelek, altanka będzie gdzieś tam. Trochę będziemy mieli kopania. No bardzo ładna robota. Trzeba będzie się pozbyć tej hałdy ziemi. Już trochę podwoziłem pod płot, ale to i tak trzeba będzie to wywieźć, ale to razem z ziemianką. Może jakoś. Bo przecież jeszcze czeka nas wykopywanie ziemianki. Lada moment.
to w innym odcinku. Zapraszam. Jak sami widzieliście, u mnie szambo jest już gotowe, wkopane, wszystko jest zrobione. Pewnie niektórym osobom rzuciło się w oczy to, że rura odprowadzająca jest szara, powinna być pomarańczowa. Oczywiście pomarańczowe są droższe, ale aniby te szare są do wewnątrz, a prawda jest taka, że temu się nic nie stanie. To wszystko będzie dobrze funkcjonowało, to jest krótki odcinek, potem to jest tylko do wyciągania, a nie doprowadzająca z domu, więc tu nic się nie powinno dziać. W dalszej części oczywiście jak się pojawi altanka i domek, to będziemy musieli przekopać. Zrobimy to ręcznie, przynajmniej taki mam plan. I ułożyć tą kanalizację do szamba, dlatego to macie te dwie wystające takie rury. Teraz to, co byście chcieli wszystko wiedzieć na sam koniec o kosztach takiego zabiegu. Więc tak, na tą chwilę, czyli na kwiecień 2022 roku, za szambo 8 metrów sześciennych zapłaciłem 2800 zł plus rurki, robocizna, odprowadzenie, to było jakieś, i praca koparki, jakieś 1200 zł więcej. Tak, gdzieś tyle, czyli łącznie tam ponad 4000 zapłaciłem za to. Tak mniej więcej trzeba liczyć. No ale oczywiście można znaleźć taniej. Można znaleźć i drożej. Ja miałem zaufanego wykonawcę. No i teraz jest fajnie, że mogę podłączyć do niego tak naprawdę dwa budynki, bo altankę i budynek mieszkalny. Finalnie zobaczymy, jak to będzie chodzić. Już nie mogę się doczekać, żebyśmy mogli w ogóle cokolwiek do tego podłączyć. No i jeszcze, jak widzieliście na filmie, brakuje zaworka. Zaworek jest zamówiony. Będzie podłączony, żeby nie była ta rura odprowadzająca w ogrodzeniu, nie była pusta, tylko była zamknięta zaworem odprowadzającym. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Mam nadzieję, że pomogłem Wam, dając małą wskazówkę, jak zgłosić szambo, jak zbudować, co sobie tam wymyśleć. Dzięki. Cześć.